Jesteśmy już na Woli Leszno. Państwo zobaczą, notariusz, jakie poważne rzeczy, że ludzie króciutko żyją, coraz krócej, bo nie masz właśnie dziadka, nie masz babci. I jeszcze walczą, jeszcze w grobie, jeszcze tańczą, jeszcze im się czegoś chce. Janek Witek na szczęście mówił, że nie lubi pieniędzy. A cię słyszałam, że w Ajwach te katoliczki się kłóciły. A moja babcia mówiła, moja babcia mówiła, moja babcia mówiła. A wtedy to jeszcze jakby to żydokomuna była, prawda? Bo ja to mówię, żydokatolicy, żydokatolicy. A oni niektórzy mówią, że żydokomuna, żydokomuna. Ja mówię, jakoś ci Żydzi do tej Rosji nie chcieli się zbliżać, chociaż niektórzy byli, żyli. Byli, mieszkali, jak nasza Andzia Rotenberg też przecież z Rosji przyjechała. No, jako Izraelitka. Skąd ona się tam wzięła? Ale raczej generalnie i zasadniczo Rosji nie lubiano, bo tam stoją po 4 godziny i się modlą cały dzień. Dniami się modlą, a tutaj siedzą i bredzą. I żebrzą, pieniądze zbierają pod kościołem. Nawet Mareczek jakąś prawdopodobnie pracę znalazł codziennie po 8 godzin i gdzieś siedzi przy klozecie i zbiera. Ja mówię, o, to chyba mało, mało.